Witam na pomeczowej konferencji prasowej. Jan Wilwocławek, Enea Astoria Bydgoszcz 90-71. Pierwsza część poświęcona zespołowi gości, a więc trener Artur Gronek i zawodnik Michał Krasuski. Zaczynamy od trenera. Poproszę o komentarz. Dobry wieczór, witam wszystkich. Gratulacje dla zespołu Anwilu. Zagrali naprawdę dobre spotkanie od początku do końca. Jeżeli chodzi o naszą stronę i nasz zespół, to my chcemy jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu i przygotować się do niedzielnego spotkania. Jeżeli są jakieś szczegółowe pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję. Pytania za chwilę. Michale, twój komentarz po meczu, poproszę. Przede wszystkim witam wszystkich. Chciałem pogratulować zespołowi z Włocławka. Pierwsza połowa troszkę zadecydowała o tym. Podjęliśmy walkę w trzeciej kwarcie, lecz niestety nie udało się to do końca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem, trenerze, mamy pytanie od jednego z lokalnych dziennikarzy. Mariusz Kowalewicz pyta, czy spodziewał się pan tak zdeterminowanego Anwilu Włocławek w tym spotkaniu? Oczywiście, że tak. Przegrali ostatnie 3 mecze, więc na pewno tutaj jest troszeczkę presji, bo miasto jest przyzwyczajone do wygrywania i wiedzieliśmy, że będą zdeterminowani. My popełniliśmy za dużo strat i tak naprawdę dlatego jest taki wynik, a nie inny. Ja życzę wszystkiego dobrego trenerowi Woźniakowi i asystentom. Chciałbym, żeby pracowali jak najlepiej i mieli jak najlepsze wyniki. Dziękuję. Jeszcze Jakub Wojczyński, Przegląd Sportowy, pyta o obecnego tutaj Michała. Wyszedł w pierwszej piątce, ale zagrał tylko 4 minuty. Czy to jest uraz, czy to jest decyzja trenera? I rozszerzając ten temat, w okresie przedsezonowym wydawało się, że Michał może być rewelacją sezonu w waszym zespole, ale w ostatnich meczach gra mniej. Czy mu brakuje czegoś, żeby grać więcej? Myślę, że niczego mu nie brakuje. Na to pytanie ja chciałbym odpowiedzieć w jeden sposób, że gracz, który gra pierwszy raz w Ekstraklasie, musimy się spodziewać tego, że ma górki i dołki. Ja myślę, że przede wszystkim Michał potrzebuje więcej pewności siebie i konfidensu, który musi otrzymać ode mnie. Dziękuję. Dziękujemy. To Michale, jeszcze do ciebie to samo pytanie. Co sądzisz na temat aktualnej sytuacji i chociażby tego spotkania, 4 minuty, pierwsza piątka? Znaczy, przede wszystkim jestem trenerowi wdzięczny, że dostałem pierwszą piątkę. To jest wyróżnienie dla mnie. Ciężko pracuję na każdym treningu, więc zasłużyłem na 4 minuty, za które dziękuję. I ja jestem, trenuję ciężko i to zaowocuje po prostu. Dobrze. Widzę, że więcej pytań nie ma. Dziękujemy za komentarze. Życzymy powodzenia.
Druga część pomeczowej konferencji. Anwil Włocławek lepszy 90-71 w meczu z Eneą Astoria Bydgoszcz. Druga część konferencji poświęcona gospodarzom, stąd obecność trenera Marcina Woźniaka i zawodnika Rodnia Clarka. Poproszę o komentarz trenera. No to jest na pewno Anwil, jakiego chcemy oglądać. Dzisiaj zawodnicy moi, gratulacje dla nich, bo zrobili dobrą robotę. Tak naprawdę zrealizowaliśmy wszystko, co chcieliśmy zrealizować, ale przede wszystkim najważniejsza rzecz, ja 100 razy powtarzałem, że zawodnikom nie wiem, jak można być pod względem teoretycznym przygotowanym do meczu. Jeżeli nie zrobimy tego na 100% naszych możliwości, nie zagramy z sercem, nie będziemy używali głowy na boisku, to wszystko, co przygotujemy sobie wcześniej, nic nie znaczy. Dzisiaj zawodnicy od samego początku wyszli skoncentrowani, grali na pewno z głową. Wykorzystaliśmy dzisiaj, jak widzieliście, dużo alternatywnej defensywy. Widzieliśmy, że drużyna przeciwna ma troszeczkę problem z funkcjonowaniem przeciwko tej defensywie. Więc dlatego kontynuowaliśmy naszą grę tym matchupem. Kolejna rzecz, która mnie bardzo cieszy, to ostatnio mieliśmy w ostatnich dwóch meczach problemy na tablicy, zarówno na tablicy bronionej, jak i atakowanej. W tym meczu również wykonaliśmy to, co chcieliśmy, wygraliśmy mocno deskę, walczyliśmy, nie tylko wysocy zawodnicy, wiedzieliśmy, że Frąckiewicz, Lączar to są zawodnicy, którzy bardzo mocno idą na zbiórkę, może nie idą, ale są wysocy, wykorzystują swój zasięg ramion i wiedzieliśmy, że nasi wysocy muszą ich zastawić, wypchnąć z pomalowanego, ale piłkę zabrać muszą gracze obwodowi. I tutaj dobrą robotę na desce zrobił McKenzie, dobrą robotę na desce zrobił Krzysiek Sulima, dołączyli się również Rodney Clark, dołączył się Artur Mielczarek i to jest na pewno coś, co mnie cieszy, bo graliśmy jako drużyna, walczyliśmy o każdą piłkę i w końcu wygraliśmy deskę. Kolejna rzecz, bardzo dobrze dzieliliśmy się piłką, 25 asyst. Dzisiaj byliśmy na pewno zespołem przez duże Z i to jest coś, co na pewno musimy kontynuować. Mam nadzieję, chcemy to kontynuować i musimy pokazać w kolejnych meczach, a niebawem już następny mecz, tą samą twarz, co pokazaliśmy przeciwko Astorii Bydgoszcz. Dziękuję. Tyle trener Marcin Woźniak. Rodney, your comment on the game, please. I think coach had been telling us, preparing for this game, we need to come out with energy on the defensive end. And the coaches did a great job of game plan. I think we came out with effort and energy and intensity on the defensive end first, and then that led to some easy baskets. Rebounded the ball well tonight, and got some fast break points, which helped out a lot. Bardzo dobrze przygotowali nas trenerzy do tego spotkania, wykonali kawał dobrej roboty. Dzięki temu nam nie pozostawało nic innego, jak tylko wyjść na to spotkanie z energią. I to pokazaliśmy, zwłaszcza mam na myśli energię w obronie, intensywność, wysiłek. I to było, dzięki temu zdobywaliśmy bardzo łatwe punkty, tak, między innymi także szybkiego ataku i to ustawiło spotkanie. Mamy pytania od dziennikarzy. Pytanie od Jakuba Wojczyńskiego, przegląd sportowy. Trenerze, z boku wyglądało tak, że McKenzie Moore zaczął grać lepiej po przyjściu Rodney'ego Clarka. Czy ten transfer, to jest tak, że transfer go zmobilizował, czy po prostu sam McKenzie potrzebował czasu na dojście do formy po długiej przerwie? Ja myślę, że to jest to drugie. To był czas, który był mu potrzebny. McKenzie, tak jak powiedziałem wcześniej, trenuje już na wysokich obrotach, na maksymalnych obrotach. Trenuje dużo indywidualnie, oczywiście trenuje cały czas z zespołem plus ekstra indywidualnie i ta jego forma wraca i jego fizyczność przede wszystkim wraca do tego, co było wcześniej, rok temu, kiedy przychodził pierwszy raz do zespołu i to tylko cieszy, na pewno dzisiaj grał odpowiedzialnie, oczywiście zrobił tam parę strat, ale myślę, że wie, po co tu jest.
i tak jak powiedziałem, ciężko pracuję do tego, aby wrócić do optymalnej formy. Pytanie następne od Karola Waśka, Wirtualna Polska. Tayshaun Booker wyglądał dzisiaj na kompletnie odmienionego. Był numerem jeden w grze anwirusowej, mimo że ostatnio w ogóle nie grał. Czy to jest efekt ewentualnej rozmowy wychowawczej, motywacyjnej? I myślę, że to jest też pytanie łączone o brak minut dla Andrzeja Pluty w tym spotkaniu, pomimo faktu, że wychwalał go pan po meczu z Zastalem. Tak, i cały czas będę wychwalał Andrzeja. Tak jak powiedziałem, chciałem dzisiaj dać szansę Bookerowi. Tak jak pan Karol wspomniał, gdzieś tam odbyła się ta rozmowa, bardzo długa i chciałem dać mu tą szansę, myślę, że ją wykorzystał i między innymi dlatego trochę zabrakło minut dzisiaj dla Andrzeja. Booker był skoncentrowany, grał poprawnie zarówno po jednej stronie boiska, jak i po drugiej i dlatego między innymi postawiłem dzisiaj na Bookera, nie na Andrzeja. Ale oczywiście tutaj ja nic nie mam do Andrzeja, jestem zadowolony z jego pracy, jestem zadowolony z jego ostatniego występu i na pewno swoją kolejną szansę otrzyma. Jeszcze pytanie, Wojciech Malinowski, Polski Kosz. W czwartej kwarcie wspólnie zagrali Rodney Clark, Tayshaun Booker, Mackenzie Moore, który był wówczas w roli Garlona Greena. Czy ta trójka, pana zdaniem, może funkcjonować na parkiecie w większym przedziale czasowym? Ja myślę, że tak, gracze obwodowi, tutaj począwszy od pozycji point guarda, skończywszy na pozycji 3, mogą się rotować i jak najbardziej, jeżeli będę widział, że funkcjonuje wszystko tak, jak powinno funkcjonować w defensywie, tak najbardziej możemy się spodziewać takiego rodzaju matchupu. Dziękuję bardzo. Rodney, we got a question for you from the journalist. Because during the pandemic, the journalist sitting home and asking questions right now. So how was the atmosphere in the locker room after this lost game, two games, since you came to us? And did you talk to each other about this, you know, how to change the situation? Yeah, we were obviously frustrated. You know, I think we made a conscious decision to, instead of talking about it, actually putting our energy onto the floor and showing it with our actions. And, you know, it was pretty, didn't have to say much after that. The couple losses we had, the first one was pretty bad, and any loss is bad. But we wanted to take our actions and put our energy onto the floor and just leave it all out on the floor. And I feel like we did a better job of that tonight. And hopefully we can get better and build from here. Obviously, it's just one win. We're not satisfied with that. And hopefully we can build and run some wins off here in a row. Oczywiście byliśmy sfrustrowani bardzo mocno i te rozmowy się pojawiły. Zwłaszcza po takich porażkach, które były. Jedna porażka zupełnie niespodziewana, w meczu nazwijmy to zwycięskim, druga dosyć wyraźna. Natomiast każda porażka boli, więc oczywiście spodziewaliśmy się reakcji, chcieliśmy zareagować na parkiecie, chcieliśmy pokazać, że możemy grać dużo lepiej i dzisiaj pokazaliśmy. Oczywiście to jest tylko jedno zwycięstwo, natomiast mamy nadzieję, że tym zwycięstwem pokażemy, że możemy kontynuować, robić progres i kontynuować właśnie ten styl gry. I że w przyszłość będzie dużo lepsza. One more thing, how do you feel right now on the team? You know, this the jet lag situation, everything's okay right now? Yeah, my body feels good now. I've gotten a week under me and got a couple practices in, so I felt good about that. The team and the coaches have been very accepting of me, which I really appreciate, and the fans, they've all reached out to me on social media. It's a pretty cool atmosphere, obviously, with the fans, and so I appreciate that a lot. And just trying to, you know, do what I can to help the team win, and whatever that is, I'll go out there and try and do it. And I've enjoyed playing with these guys the first three games and playing for coach, and I've had a good time so far, so hopefully we can get some more wins. Okay. Jeszcze pytanie odnośnie aktualnej dyspozycji Rodneya, który dołączył do nas, później zagrał mecz skuteczny, później troszeczkę dopadł go jetlag, więc oczywiście zdecydowanie sytuacja uległa poprawie, jest dużo lepsza, zawodnik czuje się bardzo dobrze fizycznie, mentalnie, także bardzo dobrze czuje się w tym zespole, bardzo odpowiada mu tutaj bardzo odpowiada mu ten zespół, do którego dołączył, odpowiada mu praca z tymi trenerami i cóż, robi wszystko, żeby zespół wygrywał, dzisiaj to zwycięstwo jest, więc można z nadzieją patrzeć w przyszłość. Kilka pytań padło. Wszystkie oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w niedzielę.